czasu. Audycja Wojciecha Zamorskiego. Dużo bym dał, by przeżyć to znów. Wehikuł czasu, to byłby cud. Wehikuł czasu. Za kierownicą Wojciech Zamorski. No, już 16 minut po 21. Bardzo pięknie Państwa witam. Dziś wreszcie gość w studiu. Nie tylko będziemy rozmawiali z naszymi przyjaciółmi przez telefon, ale po mojej lewej stronie najprawdziwszy w świecie 200-procentowy Sebastian Riedel. Cześć Bastku. Witam serdecznie, cześć. Gdzieś pewnie w czasie weekendu podróżowaliście. Byliście gdzieś na północy, może nad morzem nawet? Tak, no prawie. Byliśmy tam rejony poznańskie. Ładne lasy, ładne tak. Jeziora, śpiewające ptaki, fruwające mewy śródlądowe. No a wy z powrotem dzisiaj. Było ciepło, dzisiaj upalnie, dzisiaj schować się trzeba było przed tym upałem, no ale teraz już wieczór i możemy skonsumować trochę szlachetnych dźwięków, tym bardziej, że dziś, no ty dominujesz, bo jesteś gościem tej audycji, ale będziemy dużo i ciepło mówić o właścicielu jednego z najwspanialszych głosów rockowych na świecie, prawda? No też mi się tak wydaje. Bo Paul Rodgers kimś takim na pewno jest. No ale zaczniemy oczywiście od płyty grupy Cree. Nowa płyta Cree już od pewnego czasu z nami. No i mieliśmy kłopot. Co tu wybrać? Bo właściwie każdy utwór nadaje się na początek, środek i koniec tej akurat audycji, bo z Cree w tej audycji się bardzo przyjaźni. Ale myślę, że kwintesencja tego, o czym będziemy rozmawiać, czyli ten numer 9, rock and roll, to jest to, prawda? No to można tak powiedzieć właśnie, jeśli chodzi o Paula Rodgersa i w ogóle o to, co się dzieje. Tak, i o to nasze nadawanie na tym samym zakresie. No to rock and roll to jest to, a potem dalej będziemy podróżować naszym muzycznym wehikułem czasu. Do ostatniego dźwięku. Rock and roll to jest to z najnowszej płyty grupy Cree. Naszym gościem Sebastian Riedel. Zapracowani trochę jesteście tego lata, co? Bo to takie żniwa dla wszystkich zespołów, zwłaszcza dla takich jak wasz, z którym każdy chce się spotkać. A najchętniej, jeśli dzieje się to gdzieś podczas wakacji, w jakimś przyjemnym miejscu, prawda? Myślę, że tak. No ja się cieszę, że możemy grać i robić to, co kochamy. Mhm. Jesteście mocno zapracowani, jak wspomniałem. Zupełnie niedawno na festiwalu imienia twojego taty w Chorzowie na Polach Marsowych. Już w najbliższą sobotę podczas kolejnej edycji plenerowych zdarzeń w Parku Śląskiej, czyli Tauron Letnia Energia Muzyki. Zespół Cree będzie gwiazdą tego koncertu. Duży krąg taneczny w Parku Śląskim około godziny 20:30 w najbliższą sobotę. No i tak jak mówiliśmy, idąc po schodach tu na drugie piętro, tak. Zaraz po tym sobotnim koncercie tu w Chorzowie wskakujesz w samochód, no i chyba się spotkamy po drugiej stronie Polski, jakieś 600 kilometrów stąd, bo tam już Paul Rodgers, prawda? Właśnie, no tak właśnie ten dzień, ten weekend się zapowiada. Mhm. Powiedz, jak ty tłumaczysz taki fenomen Paula Rodgersa? Skąd taka magia w jego głosie i w tych wszystkich utworach, w których pojawiał się na przestrzeni ostatnich, no już chyba ponad 40 lat. Nie wiem. Na czym polega siła tego gościa? Nie wiem, wydaje mi się, że jest chyba strasznie wrażliwym człowiekiem i umie to okazać właśnie poprzez swój głos. No. No, tak jak się wczytać w jego biografię, to 125 milionów płyt, proszę Państwa, z głosem tego wokalisty w jego różnych wcieleniach. Zaczęło się oczywiście od zespołu Free, jeszcze pod koniec lat 60. Wtedy to
no, bardzo młody jeszcze Paul Rodgers przeniósł się z hrabstwa Middlesbrough w północnej Anglii do Londynu. Był zafascynowany Rodem Stewartem, ale emocjonował się też bardzo muzyką z tamtej strony Atlantyku, szczególnie Muddy Watersem, którego miał okazję u progu swojej kariery zobaczyć podczas koncertu w klubie Marquee w Londynie, no i w paru innych miejscach. No i oczywiście postanowił sam też zaistnieć gdzieś na tym poletku z pogranicza bluesa i rocka, i tak też doszło do powstania grupy Free. A pomysłodawcą nazwy Free wcale nie był Paul Rodgers, ale nikt, ani z nikt z jego zespołu, tylko sam wielki Alexis Corner, który usłyszał zespół w jakimś londyńskim klubie, no i zaproponował im, aby przybrali właśnie taką nazwę. Wtedy już zespół Free działał w tym podstawowym składzie. Oczywiście nieodżałowany świętej pamięci Paul Kossoff na gitarze, no i gitarzysta basowy Andy Fraser i Simon Kirk na perkusji. To był ten podstawowy skład, no i od tego wszystko się zaczęło. Rok 1970, All Right Now, utwór po prostu legendarny, prawda? Jest kilka takich, chyba może 10, może 20, Satisfaction, może parę innych jeszcze. Też przykład genialnego kawałka, który mógł powstać dokładnie 2 tygodnie temu i też by brzmiał świeżo. Czasem nieśmiertelne numery. No tak. I na tych numerach wszyscy się wychowywaliśmy. I ty, który jesteś trochę młodszy ode mnie, i ja, który jestem trochę starszy od ciebie. Powiedz, twój tata lubił Free, lubił Paula Rodgersa? Słuchaliście razem tej muzyki? Właśnie jak najbardziej, to gdyby nie on, ja bym tego nigdy w życiu nie poznał, i był strasznym fanem zespołu Free. To był jego chyba najlepszy zespół, potem dopiero cała reszta. No tak, jest. No tak. No bo po Free potem jeszcze Bad Company, no i przygoda z Jimmy Page'em, o tym za chwilkę, bo teraz zespół Free z takiego wielopłytowego albumu, który Buster Gridel przyniósł tutaj ze sobą, to jest chyba jedna z najcenniejszych elementów twojej płytowej kolekcji, prawda? Bo tak, tutaj są dzieła wszystkich. Tak. Tu są w tym albumie nie tylko największe przeboje Free, ale takie mało znane wersje i przeróbki, tak, i nagrania koncertowe. I zdaje się, że to będzie teraz koncertowe nagranie, to co chcemy zagrać, prawda? Tak, jak najbardziej właśnie live, żeby przypomnieć, jak kiedyś się grało. A właśnie, bo przypomnimy, dlaczego my w ogóle o Paulu Rodgersie dzisiaj tak rozmawiamy. Kolejna edycja festiwalu Legend Rocka w Dolinie Szarloty, niedaleko Słupska, między Słupskiem a Ustką. No i tam w programie tego festiwalu, może za chwilę powiem dokładnie, kto wystąpi, ale punktem kulminacyjnym będzie niewątpliwie w najbliższą niedzielę występ właśnie Paula Rodgersa, który przypomni swoje wszystkie platynowe, multiplatynowe, nieśmiertelne przeboje. Czy znajdzie się podczas tego koncertu miejsce na utwór Be My Friend? Zobaczymy. Na pewno mamy to koncertowe nagranie tu i teraz. Thank you. Te oklaski na koniec, gdyby ktoś nie chciał uwierzyć, że to było nagranie live, prawda? Tak, bardzo ładne nagranie. Paul Rodgers, pewnie woleliby państwo być może przypomnieć sobie któryś z wielkich przebojów grupy Free, czyli albo All Right Now, albo Wishing Well, albo parę innych, no ale warto, zwłaszcza w tej audycji, myślę, że warto i lubimy sięgać do takich mniej ogranych rzeczy, w których nasi bohaterowie się pojawiają. Od 13 roku życia Paul Rodgers muzykuje. Pierwszą gitarę, jak to zwykle bywa, dostał, tak, zgadli państwo, od swojego taty. No a potem, kiedy już znalazł się w Londynie, wtedy, kiedy właśnie odkrył ich Alexis Corner, grali razem z Paulem Kossoffem w zespole Brown Sugar. No i potem doszło do przemianowania na Free. Ale to dopiero pierwszy rozdział w historii
artystycznej Paula Rogersa, do której za chwilę wrócimy, bo teraz mamy na linii telefonicznej Mirosława Wawrowskiego, dyrektora Festiwalu Legend Rocka w Dolinie Szarloty. Mirku, dobry wieczór. Dobry wieczór. No, dobry tu już wielkie odliczanie również na Śląsku. Państwo, którzy spakowali walizki i za chwilę wyjeżdżają na wakacje nad środkowy Bałtyk, powinni jeszcze na chwilę zatrzymać się przy radioodbiornikach, bo być może warto będzie skorygować swoje urlopowe plany i włączyć do nich podczas nadchodzącego weekendu właśnie Dolinę Szarloty. Jak rozumiem, nikt, kto dojedzie bez biletu, Mirku, nie odejdzie z kwitkiem, bo amfiteatr pojemny i każdy chętnie się zmieści. Tak, na pewno amfiteatr jest po przebudowie, chyba jeden z największych albo największy amfiteatr w Polsce. Wchodzi 12 tysięcy ludzi, także zapraszamy wszystkich. No i wspaniała sceneria, wspaniały krajobraz, to wszystko nad jeziorem, nad malowniczą wyspą, w takim bukowym, nastrojowym bardzo lesie. Tam muzyka brzmi doskonale, o czym można się było zresztą przekonać zupełnie niedawno podczas pierwszej edycji festiwalu. Teraz ja szybko przypomnę, bo ty już pewnie to powtarzałeś w różnych rozgłośniach radiowych dziesiątki razy. W najbliższy piątek Nasz Śląski Kruk, potem Acid Drinkers i Thin Lizzy. W sobotę Złe Psy, czyli zespół Andrzeja Nowaka. Potem Budka Suflera i Uriah Heep. No a w niedzielę zespół Chemia, Perfect i na deser właśnie Paul Rogers. Z tego, co słyszałem, Paul Rogers albo już jest, albo niebawem przyjeżdża do Doliny Szarloty. Jest już u nas, jest naszym gościem. Stało się to w ten sposób, że przed podpisaniem kontraktu wszedł na stronę internetową, zobaczył tą naszą dolinę i po prostu, nie chcę tutaj wpadać w samozachwyt, ale jak to powiedział, zakochał się i musi tutaj spędzić krótki urlop, więc no, wcale mu się nie dziwimy, nie dziwimy mu się. Jest od dzisiaj i będzie u nas przez cały tydzień. Zespół również już przylatuje w częściach, ale już przylatuje. Właśnie przed chwilą wyszedłem z gościńca na wodzie, we Słowacji na wodzie, gdzie Paul Rogers ze swoją menadżerką i z paroma przyjaciółmi jadł kolację i brzdąkało mu paru naszych muzyków tutaj miejscowych. Także atmosfera wyśmienita. No, przez przypadek spojrzałem pół godziny temu na pogodynkę i nareszcie. No, ma być piękna pogoda przede wszystkim. Piątek, sobota, niedziela, także drodzy państwo, no, fenomenalne, skład fenomenalny, wielkie pole namiotowe i w ogóle nastrój, który Wojtek znasz z własnych pobytów, także wiesz, o co chodzi. Tak, wiem doskonale, o co chodzi. Strasznie żałujemy, że tak daleko, bo już w tej chwili chciałbym się tam znaleźć, ale to ponad 600 kilometrów od Katowic. A mówię, chcielibyśmy nawet w liczbie mnogiej, bo obok mnie siedzi Sebastian Riedel, zespół Cree, syn Ryśka Riedla, no i już ma bilet i wybiera się na niedzielę na koncert Paula Rogersa, także pewnie się tam spotka my wszyscy. No tak, no, będzie tu sporo stacji telewizyjnych i radiowych, ponieważ no, jest to jego pierwszy pobyt w Polsce, no tutaj pierwszy w ogóle przyjazd do Polski, także ja nie chcę tu komentować jego pytań przed przyjazdem, bo to już nie wypada, ale no, jest bardzo zadowolony już w tej chwili. I bardzo pozytywnie zaskoczony, że nie biegają u nas po lesie niedźwiedzie polarne. To coś w tym stylu. Bo dzisiaj jest piękna pogoda u nas i mówię, ta nastrojowa restauracja na wodzie, ta muzyka i ten budowanie sceny w amfiteatrze, to wszystko stwarza już taki mały niepokój. Właśnie, to jest wspaniałe, co mówisz, bo ci wielcy muzycy, te wielkie nazwiska, te wielkie zespoły, które odwiedzają choćby raz Dolinę Szarloty, wywożą stamtąd wspaniałe wrażenia, wspaniałe przeżycia i wspomnienia, a to procentuje, prawda? Bo ci wszyscy muzycy się dobrze znają i przekazują sobie tę dobrą nowinę i z roku na rok dzięki temu coraz łatwiej przekonywać coraz większe gwiazdy do tego, żeby ten festiwal odwiedzały, prawda? No tak, ja nie pamiętam, żeby któryś z muzyków wyjechał stąd niezadowolony w tych pięciu odsłonach i właściwie pół szóstej. Tak. No i już sobie opowiadałem to wcześniej, że będąc w Stanach Zjednoczonych, miałem taki miły akcent, jak zadzwonił prezydent znaczącej firmy muzycznej do Europy i powiedzieli tak, znają Dolinę Szarloty bardzo dobrze.
No to wspaniale. Oby nie zapomnieli w przyszłym roku, ale o repertuarze przyszłorocznym pewnie jeszcze będziemy dyskutować przy Małej Czarnej w Dolinie Szarloty, jak się spotkamy podczas weekendu. Mirosław Wawrowski, dyrektor Festiwalu Legend Rocka w Dolinie Szarloty. Dziękujemy, Mirku. Dziękuję, trzymamy kciuki. A wszystkich, którzy nas słuchają, gorąco namawiamy, aby odwiedzić to cudowne, czarodziejskie miejsce. Pozdrawiamy. Do zobaczenia. Do zobaczenia. A u nas teraz Bad Company. Chciałeś coś powiedzieć, Bostek? No właśnie, Bad Company. Bad Company i kolejne wcielenie Paula Rogersa. No i teraz będzie przebój, naprawdę, naprawdę mega przebój z prawdziwego zdarzenia, Rock and Roll Fantasy. Boom zespołu Bad Company, płyta Desolation Angels, rok 79 i w roli głównej oczywiście Paul Rogers, a naszym gościem jest Bostek Riedel. Ja zauważyłem, widząc cię ostatnio kilka razy na scenie, że ty bez żadnego problemu potrafisz w dowolnym momencie przyłączyć się do zespołu grającego w takich klimatach i twoja gitara zawsze wie, jak się wpasować w sytuację. Też bardzo często wchodzisz ze swoimi strunami głosowymi, a tak pomaszmy sobie chwilę, nie? Ponieważ znasz na pamięć, Bostek, prawie wszystkie kawałki Free i Bad Company, to tak przymknij oczy i gdyby taka się nadarzyła okazja, że można się przyłączyć do Paula Rogersa, to który byś kawałek najchętniej z nim pograł, tak podżemował? Najchętniej, no chyba Bad Company, pierwszą płytę całą, każdy numer jest znakomity. Aha. Ale tytułowe. No to świetnie. Może jak uda się trochę przyjechać wcześniej do Szarloty, gdyby gitarzysta Paula Rogersa, tak, na przykład złamał paluszek wędkując w jeziorze w Dolinie Szarloty albo skacząc z trampoliny do basenu, no to warto, żeby wiedzieli, że jesteś niedaleko. No dobrze, pomarzyć piękna rzecz. A przy telefonie Piotr, jak zwykle co tydzień i ciągle w Bieszczadach. Mam nadzieję, że nie zostaniesz, Piotrze, tam na stałe. Nie, na pewno nie. Dobry wieczór. No my tu z Bostkiem Riedlem tęsknimy już za tobą, kiedy jeszcze wrócisz z tych wakacji. A gdybyś miał wybierać, to co wolisz? Które wcielenie Paula Rogersa? Free czy Bad Company? Obojętnie. Obydwa zespoły są dla mnie tak samo ważne. Mm-hmm. No, jeszcze trzeba chyba wymienić The Firm, tak? Jego przygodę z Jimmy Page'em, o czym rzadko się wspomina, a z tym gitarzystą też muzykował. Zresztą, jak pamiętasz, Bad Company bardzo wiele zawdzięcza, szczególnie Peterowi Grantowi, czyli menadżerowi Led Zeppelin, bo oni powstali mniej więcej w momencie, kiedy Led Zeppelin zakładali tę swoją wytwórnię płytową Swan Song, prawda? I wtedy ta wytwórnia no wydała, nie wiem, czy pierwszą, czy również kilka kolejnych płyt Bad Company. To był debiut tej wytwórni płytowej, zdaje się. No a potem połowa lat 80., chyba 85. rok i no chyba można powiedzieć supergrupa The Firm. Wiele sobie obiecywaliśmy po współpracy Paula Rogersa z Jimmy Page'em, ale chyba no nie rozwinęło się to tak zgodnie z oczekiwaniami, prawda? Jak to było, pamiętasz mniej więcej? No nie za bardzo, właśnie pamiętam. W każdym razie, gdy ja słucham tej płyty, jedynej płyty, no jakoś troszkę jestem jednak rozczarowany. Czyli wygląda na to, że panowie jednak powinni kroczyć własnymi, oddzielnymi ścieżkami, tak, jeśli chodzi o muzykę. No dobrze, ale rozmawialiśmy dziś o kolejnej edycji festiwalu w Dolinie Szarloty, a na ściągawce i wśród stosu płyt, które zostawiłeś na szczęście tutaj wyjeżdżając, jest bardzo ciekawe i chyba niezbyt ograne nagranie grupy The Doors, a przypomnijmy, że Robbie Krieger i Ray Manzarek, no, byli w Dolinie Szarloty kilka tygodni temu. I właśnie chciałbym dzisiaj do tego nawiązać. 13 lipca w tym roku w Dolinie Szarloty była właśnie połowa grupy The Doors, ale The Doors byli też w Polsce już w 2004 roku pod nazwą The Doors of the 21st Century.
i wokalistą był tam gościnnie Ian Asbury z grupy The Cult. Tak, dziś jednak posłuchamy utworu The Doors z pierwszego albumu grupy. Nosi on tytuł Soul Kitchen. No dobrze, no to teraz w klimacie Doorsów ciebie serdecznie pozdrawiamy. Słyszymy się oczywiście za tydzień. A kiedy wracasz z tych Bieszczad na Śląsk? A jeszcze nie wiem dokładnie, koniec sierpnia, początek grudnia, jakoś tak. Jak to pięknie nie wiedzieć, kiedy się wraca. Zazdroszczę ci tego bardzo, prawda? Tak wyjechać i nie wiedzieć, kiedy się wróci. Piotrze, naprawdę ci z Bastkiem tutaj, Bastek Riedel też ci bardzo zazdrości. Nawet się uśmiechnął tak, że jesteś taki uwolniony od kalendarza i nic się nie goni. To mi się podoba. Tak, bardzo nam się to podoba. Piotrze, pozdrawiamy cię. A u nas grupa The Doors z pierwszej płyty Soul Kitchen. Riedel, czyli Paul Rodgers po raz pierwszy w Polsce, no i warto będzie pojechać te 600 kilometrów, żeby go zobaczyć, prawda? No ja myślę, że każdy, kto słucha muzyki, jest wrażliwy i słucha żywej muzyki, to na pewno wie, co to jest i pojedzie. Ciekawy jestem, jak odebrałeś tę muzyczną przygodę Paula Rodgersa z Brianem Mayem i Rogerem Taylorem, czyli Paul Rodgers i Queen. Jak sądzisz, udany pomysł? Ja myślę, dobre zestawienie? Ja myślę, że to było na zasadzie takiej przyjacielskiej właśnie, jeśli chodzi o Queen i Rodgersa i nikt jakby tego nie podważał, że Freddie był wielki i tak dalej. I na szczęście Paul Rodgers nie próbował imitować Freddiego, tylko oczywiście zaśpiewał utwory Queenów po swojemu. Zaśpiewał to po swojemu i znakomicie to zrobił. Myślę, że Freddie na pewno byłby też zdziwiony troszeczkę, że jego numery też zupełnie trochę inaczej zabrzmiały, ale fenomenalnie. Zresztą oni grali też numery free, co też było fantastyczne i ludzie jakby też odświeżyli się troszeczkę. Tak sobie odwzajemnili nawzajem, tak, prawda? Tak. A właśnie, bo wspomniałeś o tym, że Paul Rodgers po swojemu przeczytał największe przeboje grupy Queen i tak chyba powinno być z kawerami, tak? Jeśli zespół podejmuje się zrobienia kawera jakiegoś znanego utworu, to najgorszą rzeczą, jaką mógłby zrobić, to jest próbować zrobić to w 100% jako kopię, jako klon, prawda? Bo to nie ma żadnego sensu. Wiadomo, że nigdy nikt nie dorówna oryginałowi. Czyli sens kawerów tkwi raczej w tym, żeby poszukać jakiegoś nowego wyjścia, jakiegoś nowego rozwiązania, nowego brzmienia, nowej aranżacji, nowego tempa. Cała masa jest różnych zabiegów, prawda? Jeszcze pięknie było to w tym wszystkim, że jakby, nie wiem, można tak powiedzieć, że każdy czekał i słuchając był ciekawy, jak ktoś teraz może zaśpiewać. Siłą rzeczy porównuje się, prawda? Zawsze. I czy da radę, czy coś, że on absolutnie bez żadnego wysiłku w ogóle pobawił się tym głosem tak niesamowicie, że... No i taka ulga, że nie próbował być Freddiem, tylko został sobą, prawda? Zresztą wspominałeś tutaj przed wejściem do studia o tym, że bardzo ci się spodobała studyjna płyta, którą razem zrobili z premierowymi, zdaje się, utworami. Tak, też, całkiem świeża, to świeża, to już może jest rok czy dwa, no dwa lata temu. No tak, czas temu. Ale ostatnia chyba studyjna właśnie z całkiem nowym materiałem i tam jest prawdziwy taki rock and roll, nawet wręcz bym powiedział, że do czasów free się cofnęło. Z nowym brzmieniem. No tak, ale wszyscy rozumiemy oczywiście, że ktoś taki jak Paul Rodgers nie może zostać stałym wokalistą grupy Queen. Ta przygoda musiała się w ten sposób zakończyć i pewnie już nigdy się nie powtórzy. Teraz wiem, że Brian May podróżuje po świecie z nowym wokalistą. Odwiedzili Wrocław niedawno zresztą, prawda? No i tak to się toczy, to odcinanie kuponów od legendy Queen. Moim zdaniem troszkę kontrowersyjne, no ale nawet ktoś taki jak Brian May musi troszczyć się o dobrą kondycję swojego bankowego konta, prawda?
Proszę Państwa, zbliżamy się do końca naszej dzisiejszej audycji. Naszym gościem był Sebastian Riedel. Pozdrowienia dla grupy Cree. Do zobaczenia na kolejnych koncertach. No a ja już tutaj prywatnie w Państwa obecności. W piątek zapraszamy do Chorzowa. W sobotę. O 20:30 na Dużym Kręgu zespół Cree. A ja już w Państwa obecności tutaj z Baskiem umawiam się na niedzielę na koncercie Paula Rodgersa, o którym z wielką przyjemnością będę Państwu w naszych kolejnych audycjach opowiadał. Być może Bastka też zapytamy o wrażenia z tego. Być może nie tylko spotkania z Paulem Rodgersem, nie tylko spotkania w roli słuchacz, artysta, ale może uda się gdzieś tam nawet uścisnąć dłoń, a to byłoby coś, to prawda? By było miłe. Mhm. No i dlatego kończymy utworem z solowej płyty Paula Rodgersa. Tych płyt na swym koncie Paul ma kilkanaście. My wybieramy płytę Now z 1997 roku. Posłuchajmy, jak rozpoczyna się ten album. To jest utwór Soul of Love. A ja już Państwu bardzo dziękuję. Naszym gościem był Bastek Riedel. Do usłyszenia za tydzień w poniedziałek o 21:15.